który był tym zawodnikiem odpowiedzialnym za defensywę, szczególnie po tej lewej stronie boiska, no ale dzisiaj go na murawie nie będziemy. Skasował całą akcję. Proszę zobaczyć, tutaj sędzia trochę spóźniony za akcją, nie ma spalonego, jest szansa, by można było oddać teraz strzał na bramkę, jeszcze rykoszet, jeszcze krót i poprzeczka ratuje tutaj Górnika od straty gola. W miarę możliwości szybko i dynamicznie Bejnarowicz do środka, teraz prostopadła piłka, szansa dla gospodarzy na drugiego gola i jest 2-0 prowadzi teraz Górnik Boguszów Gorce. Nie spodziewało się, że tak ten mecz się ułoży. Wojnacki w pole karne, mieli swoją szansę goście, trafili w poprzeczkę, Ogary, faul bramkarza, no tak pokazuje tutaj sędzia tego spotkania. Ogary stoi już na linii, a pytanie co się wydarzy, gole 2-1. Tego zrywali teraz bardzo dobrze od razu przed pole karne, ucieka na czystą pozycję, raz jeszcze Bejnarowicz, niezła próba tutaj rozciągnięcia tej gry, szansa na oddanie strzału, ale piłka przegrana jeszcze na 30 metr, nie ma spalonego, tutaj sędzia pokazuje, że został Chojnacki, no i faktycznie on był 2 metry. Przewidywać się pewne poczynienia swoich rywali na boisku jest, więc go wszędzie pełno, a tu proszę, bramka, Górnik zdobywa gola. Teraz Krawczyński, ale dobra piłka, Gałek z problemami, no i właśnie, to się mogło źle bardzo skończyć. Pawełek Dobria tutaj ponownie nie trafia, tak jak trzeba, chociaż odzyskuje piłkę, jest już w polu karnym, będzie szukał tego zagrania i bramka dla Zagłębia. Kolejna dobra, dobrze ustawiony jest cały czas w tym meczu Bejnarowicz. Zrobił kółeczko, świetnie wypaczył tutaj moment, który można podać piłkę w pole karne i okazja dla gospodarzy. I oni tutaj teraz pokazują, w jaki sposób powinno się wyprowadzać akcję z głębi pola, szukając właśnie dogodnej pozycji do tego, by oddać strzał na bramkę.